witam wszystkich, którzy się zalogowali przez Facebooka, tych, którzy się dodali linki i myślę, że możemy powoli zaczynać. Temat dotyczący trzęsień ziemi, więc najpierw się może przedstawię od strony naukowej, a mianowicie pracuję w Zakładzie Sejsmologii Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk od ponad 10 lat. Wcześniej uczyłem się na Uniwersytecie Śląskim na kierunku geofizyka, robiłem tam doktorat i po doktoracie zacząłem pracować w Instytucie Geofizyki w Zakładzie Sejsmologii. Doktoratu nie pisałem z sejsmologii, a z promieniotwórczości naturalnej skał, a tu w Instytucie zajmuję się sejsmologią. Głównie zajmuję się sejsmologią związaną z działalnością ludzką, czyli taką, gdzie trzęsienia ziemi wywołuje człowiek poprzez różne interakcje z geosferą, a dokładnie poprzez wydobycie złóż lub poszukiwania tych złóż lub inne działania, które mogą powodować znaczące zmiany w polu naprężeń wywołujące trzęsienia ziemi. Natomiast tutaj tematem będą największe trzęsienia ziemi, jakie zarejestrowano instrumentalnie, odkąd prowadzimy jako naukowcy takie badania i takie obserwacje. Warto może zanim przejdziemy do tych trzęsień, warto może powiedzieć, że badania trzęsień ziemi, takie nowoczesne badania trzęsień ziemi zaczęły się od wielkiego trzęsienia ziemi i tsunami w Lizbonie w XVIII wieku. To był początek takiej nowożytnego podejścia do katastrof naturalnych w ogóle, czyli badania, dlaczego występują, gdzie występują i jak im przeciwdziałać. Natomiast taka obserwacyjna, nowoczesna, powiedzmy, nauka związana z obserwacją trzęsień ziemi to jest tak naprawdę początek XX wieku, kiedy wymyślono instrumenty zwane sejsmografami, dzięki którym można było mierzyć drgania gruntu i dzięki temu można było stwierdzić, jak duże było trzęsienie ziemi, gdzie ono było i jak często one występują na danym obszarze. Od tego czasu wiele się zmieniło, głównie zmieniło się to, że urządzenia stały się dużo mniejsze i dużo bardziej poręczne oraz jest ich setki tysięcy, myślę, rozstawionych tysiące rozstawionych na całej kuli ziemskiej oraz to, że w większości takich obserwatoriów należących do światowej sieci obserwacyjnej dane można pobrać bez żadnych opłat, czyli są udostępniane za darmo każdemu. Tak samo wszystkie bieżące informacje o zjawiskach sejsmicznych czy występujących trzęsieniach ziemi, jest wiele stron, na których można takie informacje, parametry tych zjawisk, czyli gdzie zostały zlokalizowane, jak są duże, można na bieżąco sobie w internecie znaleźć. Jedną z tych stron jest EMSC, inne to na przykład na amerykańskiej stronie USGS, amerykańskim odpowiedniku naszych państwowych służb geologicznych. Natomiast dzięki temu, że mierzymy, jesteśmy w stanie określać, gdzie występują trzęsienia ziemi, jak są duże, no i czy są jakieś cechy wspólne tych dużych trzęsień ziemi, czy one są zupełnie niepodobne do siebie. Jeśli chodzi o piątkę największych trzęsień ziemi, czyli takich, które zdecydowanie były większe od innych, to ich występowanie i czas występowania są bardzo różne, bo to jest od lat 50. ubiegłego wieku aż po 2011. Może większość z nas pamięta, czyli trzęsienie ziemi w Japonii, tak zwane Tohoku. Ich magnitudy to jest od magnitudy 9 do magnitudy 9,5. I występowały w bardzo różnych miejscach, tak naprawdę prawie, że, no może nie cały świat, ale
dosyć duża rozpiętość jest, bo od Alaski po Chile, co oczywiście jest związane z tym, gdzie w ogóle występują trzęsienia ziemi. Zanim przejdziemy do tego, gdzie takie trzęsienia ziemi, to troszkę o tym, jak to się w ogóle mierzy. Otóż instrumentem, którym mierzymy trzęsienia ziemi, są sejsmometry. Obecnie jest to urządzenie sejsmometr. Kiedyś, kiedy jednocześnie to urządzenie, tak jak tutaj na tym animującym się obrazku, jednocześnie zapisywało i mierzyło, mierzyło cząsy i zapisywało od razu na papierze, no to to był sejsmograf, urządzenie, które jednocześnie pisze. W przypadku nowoczesnej aparatury to nie jest w stanie się tak odbywać, ponieważ wszystko jest bardzo dosyć zaawansowaną elektroniką i zapisuje to się wszystko w pamięci komputera. Natomiast istota polega na tym, że w momencie, kiedy powstaje trzęsienie ziemi, to z miejsca, gdzie ono zostało rozpoczęte, czyli do ogniska wstrząsu, przynajmniej tak to nazywamy w sejsmologii, rozchodzą się na całą przestrzeń dookoła fale sejsmiczne. Są to drgania ośrodka, dokładnie są to mechaniczne drgania ośrodka. I my tutaj się skupimy na dwóch najważniejszych, czyli na fali P i na fali S. Obie te fale są bardzo istotne. Pierwsza z prostej przyczyny. To są zwykle, fale P są zwykle pierwszymi falami, które rejestrujemy. Stąd też ich nazwa. To jest onde primes z łaciny, czyli fale pierwsze. Po angielsku to jest primary wave. Natomiast w przypadku fal S to są fale, które są zwykle o większej amplitudzie i przychodzą z pewnym opóźnieniem względem fal P. To z łaciny nazywane jest onde secondae, czyli drugie fale. No, po angielsku oczywiście przetłumaczone dosłownie secondary waves. W tym przypadku, w którym mierzymy takie fale, jesteśmy dzięki temu w stanie stwierdzić, jeżeli mamy odpowiednią ilość oczywiście instrumentów, co najmniej trzy, to jesteśmy w stanie znaleźć epicentrum wstrząsu, czyli punkt na powierzchni Ziemi dokładnie nad ogniskiem wstrząsu. To jest dosyć proste zadanie, trochę geometryczne. Gorzej jest z głębokością, bo określenie głębokości jest trochę bardziej zaawansowanym. Trzeba trochę więcej wiedzieć o strukturze ośrodka, czyli strukturze warstw geologicznych, które są pomiędzy ośrodkiem a źródłem. To oczywiście w tej chwili nie jest jakimś wielkim problemem, ale myślę, że na początku dla pierwszych badaczy to było dość istotne ograniczenie, dzięki któremu najpierw oceniano głównie epicentrum, gdzie występuje epicentrum, natomiast niewiele wiedziano o głębokości. Natomiast teraz wraz z rozwojem naszych możliwości zarówno obliczeniowych, jak i wiedzy o stanie ośrodka, o tym, jakie są prędkości fal wewnątrz głębi Ziemi, jesteśmy dość dobrze w stanie określić również głęboko. Natomiast ważnym parametrem, a być może jednym z najważniejszych, poza tym, żeby wiedzieć, gdzie występuje trzęsienie ziemi, jest stwierdzenie, jak ono było duże. Na początku cała idea polegała na tym, że Charles Richter wymyślił, że najlepiej byłoby mierzyć po prostu, jak duże są wychylenia tej fali S, jakiejś innej fali, jak duże one są i porównywać z innymi miejscami i wyznaczyć jakąś wielkość, która opisuje wielkość trzęsienia ziemi, nazwał ją magnitudą. Ona była o tyle łatwa w użyciu, że po prostu porównując wielkości tych zapisów, wstrząsów, które były mniej więcej w tej samej odległości od obserwatorium, czyli rozdział między falami, przyjściem fali P i fali S był podobny, można było
bardzo łatwo porównać, że jedno trzęsienie ziemi było większe, drugie było mniejsze. To oczywiście miało jednak zastosowanie dosyć lokalne i na dodatek sama ta wielkość była trochę taka niefizyczna. Była po prostu liczba zwana magnitudą. Nie była powiązana w żaden sposób z tym, jakie faktyczne wielkości są, poza tym, że amplituda, wielkość wychylenia fali S była oczywiście decydująca i ona była mierzalna, czyli mieliśmy jedną wartość, kilka wartości. Natomiast no, zajęło to, bo to ekspert na początku XX wieku, jeśli zajęło to dosyć sporo czasu, bo dopiero w latach, pod koniec lat 70. dwóch naukowców amerykańskich, Kanamori i Hanks, wymyśliło, jak powiązać wielkość magnitudy z jakimiś fizycznymi parametrami obszaru, który podlega temu trzęsieniu ziemi. I oni dosyć ładnie powiązali wielkość wstrząsu z tym, jak duża powierzchnia warstw skalnych się przesuwa oraz jak duże jest to przesunięcie. A tutaj na obrazku jest bardzo mocno wyobrażony prostokąt, który jest powiedzmy powierzchnią uspoku, po której się przesuwają dwa bloki skalne. I on ma oczywiście szerokość, ma długość, no oraz wielkość, w jakiej się przesuwają te, czyli wartość D. Teraz jak gdybyśmy byli w stanie sobie to zmierzyć, no to oczywiście długość i szerokość to jest powierzchnia tego uspoku, powierzchnia przesuwającego się uspoku D to jest wielkość, o jaką się przesunęło, no i jeżeli sobie to przez siebie przemnożymy i przemnożymy przez pewną stałą związaną z własnością materiału, jakim jest skała, dostajemy wartość, którą nazywamy moment sejsmiczny i to jest taka analogia do momentu sił. On jest wyrażany w newtonometrze. Czyli wiadomo mniej więcej, jaka siła na jakiej długości musiała działać w tym obszarze, żeby powstało trzęsienie ziemi. Co oczywiście jest pewnym uproszczeniem, bo zwykle nie wiemy ani jaka jest długość, ani szerokość oraz jakie są przesunięcia na uskoku, bo to oczywiste, one, te trzęsienia ziemi zwykle występują na tyle głęboko, że my tam nie jesteśmy w stanie dotrzeć. Bo większość trzęsień ziemi występuje od tam kilku kilometrów pod powierzchnią ziemi do kilkuset. Więc najgłębsze wiercenia są do około 10 kilometrów. Więc to jest zdecydowanie poza naszymi możliwościami. Jesteśmy w stanie natomiast to w jakiś sposób mierzyć na podstawie właśnie tych zapisów z sejsmometrów i na podstawie tego, jak duże są te fale oraz jaki jest czas ich trwania oraz częstotliwość charakterystyczna dla nich, jesteśmy w stanie określić, jaki jest ten moment sejsmiczny. A wtedy już mamy blisko, bo z momentu sejsmicznego możemy policzyć magnitudę momentu sejsmicznego. Tu jest taki straszny wzór z logarytmem, czyli coś, czego większość ludzi nie lubi, a geofizycy, a szczególnie sejsmolodzy muszą lubić. On pokazuje, że każdą wielkość momentu sejsmicznego da się przeliczyć na magnitudę momentu sejsmicznego, czyli w skrócie rzecz ujmując magnitudę. I wiadomo jest, że skok magnitudy o 1 to jest tak naprawdę 10 razy większy moment sejsmiczny w przybliżeniu. Czyli mamy różnicę 10-krotną, tak naprawdę robiąc krok z magnitudy 5 do 6, tak naprawdę mamy 10 razy większe trzęsienie ziemi. Gdybyśmy to przeliczali na energię, byłoby jeszcze bardziej ekstremalnie, bo mielibyśmy prawie 30 razy różnicę 30. Między magnitudą 5 i 6. Tak samo się to tyczy magnitudy 6 i 7, 7 i 8 i tak dalej. Natomiast jeżeli robimy skok o 2 jednostki magnitudy, to już mamy stukrotność takiej wielkości, czyli magnituda 7 jest 100 razy większym trzęsieniem ziemi od trzęsienia ziemi o magnitudzie 5. Więc wiemy już grubsza, jak się mierzy
Wiemy już, że było 5 takich magnitów do magnitu wielkości 9 i więcej i 5 takich wstrząsów, więc możemy przejść do tego, gdzie one nie występują. Tu jest taki obrazek, no tam wybrałem chyba z 10 czy 15 największych trzęsień ziemi zlokalizowanych w ostatnich 50 czy tam 100 latach i one wszystkie jakoś tak mają to do siebie, że na tych czerwonych liniach się grupują. Zwykle w okolicy granicy wschodniej części Azji, wschodniej części półwyspów tutaj azjatyckich, południowo-wschodnia Azja, również na wybrzeżu Ameryki Południowej oraz na północy się ciągną od Japonii aż po Alaskę. To są te największe trzęsienia ziemi. Oczywiście cała masa mniejszych również jest zlokalizowana mniej więcej na tych samych liniach. Te linie to nic innego jak granice pomiędzy wielkimi płytami litosfery i też mniejszymi z tych płyt. Tutaj są tylko główne pokazane na tym obrazku wikipediowym. Płyty litosfery to jest powiedzmy osobny temat, który myślę, że na pewno jest ktoś ode mnie lepszy, zna się na tym dużo, dużo lepiej. Natomiast generalnie rzecz biorąc, powierzchnia Ziemi i w ogóle struktura tej najpłytszej części Ziemi, można ją taką podzielić na takie łatki na powierzchni, które są płytami. I w jednych miejscach te płyty ze sobą się ścierają, czyli zderzają, w innych miejscach od siebie się odsuwają, a w jeszcze innych przesuwają się wzdłuż siebie. Tym przykładem, gdzie się przesuwają wzdłuż siebie, jest tutaj, gdzie płyta północnoamerykańska i płyta pacyficzna przesuwają się wzdłuż siebie. Natomiast na przykład płyta Nazca i płyta południowoamerykańska generalnie tam dochodzi do zderzenia i do podsuwania się płyty Nazca pod płytę południowoamerykańską. Podobnie jest w przypadku płyty afrykańskiej, która się podsuwa trochę pod płytę euroazjatycką. Natomiast w miejscach tak zwanych granic, które są wyznaczane przez ryfty oceaniczne, tam nam się płyty rozsuwają i tam dochodzi do produkcji nowego materiału, który po jakimś czasie wędruje tak długo, aż się zaczyna w strefie tego odsunięcia się, czyli w strefie subdukcji jest konsumowany pod tą drugą płytę. Czemu tak się dzieje? To jest pytanie, na które dzisiaj akurat ciężko odpowiedzieć tak jakoś szczegółowo, ale generalnie rzecz biorąc, idea jest taka, że przez to, że płyty, które są na oceanach, są z cięższego materiału, no to one grawitacyjnie, kiedy zderzają się z płytą, która jest z materiału tworzącego kontynenty, podsuwa pod spód, zaczyna się zagłębiać i tam gdzieś dość głęboko w okolicach granicy między litosferą a płaszczem stają konsumowane, zaczyna się to przetapiać i temu jeszcze towarzyszą różne, poza trzęsieniami ziemi, towarzyszy temu oczywiście zjawisko typu wulkanicznego. Jak widać, to co mówiłem, no wszystkie te większe zjawiska koncentrują się na pewnych określonych granicach, czyli tutaj płyta południowoamerykańska i płyta Nazca oraz płytą antarktyczną, to jest naprawdę wielki obszar o dużych trzęsieniach ziemi. Dalej mamy ten załomek pomiędzy płytą pacyficzną a płytą północnoamerykańską, który w zasadzie na prawie całej długości, gdzie tu jest kolizja, mamy duże trzęsienia ziemi. Później mamy trochę mniejszą płytę filipińską i płytę euroazjatycką oraz taki trójstyk tutaj z płytą australijską. I tutaj również mamy bardzo intensywną sejsmiczność i dużo wstrząsów.
Podobnie jak na granicy między płytą indyjską, euroazjatycką i australijską. To są obszary, gdzie mamy największe, gdzie można obserwować te największe trzęsienia na Ziemi. Zacznijmy od tych, od dołu, w sensie od najmniejszego z tych pięciu największych. Ono wystąpiło w latach 50., 1952 na Kamczatce. Z racji tego, że to było w latach 50., to trochę mamy mniej wiedzy niż teraz, natomiast w tym obszarze było to zdecydowanie największe trzęsienie ziemi. Wywołało tsunami, które miało maksymalną wysokość 12 metrów i spowodowało duże zniszczenia w miejscowości Seweroguryńsk. To jest okolica, która nie jest specjalnie zamieszkana, nigdy nie była jakoś mocno zagęszczona ludnościowo z wielu powodów. I jakby nie, poza zniszczeniami specjalnie nie było ofiar. Natomiast jak tutaj na tym prawym obrazku sobie możemy zobaczyć, no obszar samego trzęsienia ziemi był dość duży. Czyli jeżeli byśmy sobie to przenieśli na drugą mapkę, no to on by sięgał odtąd mniej więcej do tego miejsca. Cała linia rozrywu była na takim obszarze. Tutaj warto zauważyć, że różnica prędkości między płytą pacyficzną a północnoamerykańską w tym miejscu to jest ta płyta pacyficzna z prędkością około 8 cm na rok zagłębia się pod płytę północnoamerykańską. W związku z czym to oczywiście są w bezwzględnych wartościach malutkie liczby, natomiast w Polsce taka prędkość przemieszczania się to jest około milimetr na rok. W porywach kilka milimetrów na rok. Czyli znacznie, znacznie słabiej. Natomiast w przypadku tego trzęsienia ziemi, no to ten rozryw to było kilkaset kilometrów. Nie mieliśmy wtedy tak dobrych danych, więc nie jesteśmy w stanie stwierdzić, jak dokładnie duży był ten obszar. Natomiast no, z takich ogólnych pomiarów widać, że to jest całkiem spory fragment tej strefy subdukcji, który został rozerwany i doszło do przesunięcia. Dla odmiany czwartym co do wielkości trzęsieniem ziemi w tej skali pomiarów obserwacyjnych było trzęsienie ziemi, które jest najświeższe. W naszej pamięci pewnie bardziej obecne, czyli trzęsienie ziemi w Japonii z 2011 roku, 11 marca. Ono miało według wszystkich pomiarów i uśrednieniu tego odpowiedniego miało magnitudę 9,1. Oczywiście jemu towarzyszyło również awaria w Fukushimie i tsunami, które razem z tą awarią w Fukushimie bardzo mocno zapisało się moim zdaniem w ludzkiej świadomości. Natomiast na pewno warto zauważyć, że większość zniszczeń spowodowana była właśnie tsunami, a nie samymi wstrząsami. Japonia generalnie jest dobrze przygotowana do trzęsień ziemi i w efekcie samych wstrząsów niewiele, no zniszczenia były dosyć spore, ale nie jakieś dramatyczne, natomiast no, tsunami było znacznie większe niż można było się wcześniej spodziewać. W trakcie badania pomiaru i pomiarów jakichś wcześniejszych trzęsień ziemi raczej nic nie wskazywało na to, że to tsunami będzie tak duże, natomiast może być tak duże. Natomiast z zapisu kopalnego można było wywnioskować, że zdarzają się tam tsunami takie jak to z marca 2011 lub większe. Efekt jest dramatyczny, bo zginęło około 20 tysięcy ludzi. Zniszczona została elektrownia, poważnie uszkodzona została elektrownia jądrowa, w związku z czym też cała masa ludzi musiała zostać przesiedlona w wyniku tego, że władze Japonii były raczej boją się, żeby nie doszło do
chorób związanych z tym skażeniem promieniotwórczym w najbliższej okolicy tej elektrowni Fukushimy. Warto zauważyć ten z punktu widzenia naukowca, z punktu widzenia kogoś, kto bada trzęsienia ziemi. Wstrząs był oczywiście bardzo wielki. Tutaj widać, że on miał kilkaset kilometrów długości, sam rozryw. Największe przemieszczenia były rzędu 50 metrów, czyli tak naprawdę przemieszczały się bloki skalne. Oczywiście to nie jest tak, że cały blok się idealnie przesuwa. Pewne fragmenty się przemieszczają bardziej, inne mniej. Natomiast no, te przemieszczenie rzędu 50 metrów to jest, żeby mieć świadomość, jak to jest dużo, to mamy jedno piętro w zwykłym budynku, to jest około 3 metry. 10-piętrowy budynek to jest 30 metrów. I w tym przypadku mieliśmy prawie że 20 pięter, które na, powiedzmy, obszarze kilkuset, kilkudziesięciu kilometrów, kilkadziesiąt kilometrów, 80 na 40 kilometrów przesuwało się z zawrotną prędkością kilku kilometrów na sekundę. Oczywiście działo się to dosyć głęboko pod powierzchnią Ziemi, więc efekty na powierzchni to było tylko tsunami i pewne deformacje powierzchni, natomiast no, to jest dosyć, są dosyć potężne siły, które trudno sobie nawet wyobrazić. Ale trzeba powiedzieć, że efekt jest widoczny i takie wstrząsy i takie duże przemieszczenia powodują ogromne deformacje na dnie oceanu, a jeżeli jest to blisko powierzchni, to również na powierzchni oraz no, wpływają też troszkę na to, jak Ziemia kręci się wokół własnej osi i te największe trzęsienia Ziemi potrafią nieco zmienić położenie równowagi samej planety. Oczywiście to jest chwilowe, naprawdę nie jest to duże. Tutaj może są bardziej efektowne obrazki, jak wyglądały zniszczenia po trzęsieniu Ziemi no, i tsunami. Głównie chodzi o tsunami, które no jednak 12 do 15, szacuje się między 12 a 15 metrów maksymalne fale, które były w stanie dosyć głęboko w głąb lądu przenieść całkiem spore jednostki pływające. Tutaj można sobie zobaczyć na tym lewym górnym obrazku, że sam obszar trzęsienia ziemi Tohoku to był generalnie dosyć płytki, jeśli chodzi o takie strefy subdukcji. Natomiast no, on był ogromny. Jest bardzo duży, jeżeli tutaj mamy podziałkę, to jest samo przesunięcie na tym przekroju, to jest prawie 200 km. Tak? Mamy 200 km jego poprzek, czyli jak było o tym momencie sejsmicznym, no to mieliśmy taki prostokąt. Jak sobie wyobrazimy taki prostokąt, to jest ten krótszy bok. Dłuższy bok musiał mieć odpowiednio więcej, mniej więcej między 600 a 800 kilometrów. W zależności od tego, jak modelujemy ten obszar. Warto też zauważyć, że ten wstrząs, podobnie jak i wszystkie, które tutaj omawiamy, spodziewany rozmiar zwykle był znacznie mniejszy, spodziewany rozmiar tego rozerwania i tego przesunięcia był zwykle dosyć istotnie mniejszy od tego, który faktycznie został zaobserwowany. Jest pewna luka w naszej wiedzy, która nie pozwala nam ciągle coś lepiej opisać takich wielkich trzęsień ziemi w strefach subdukcji, które po prostu przekraczają oczekiwane wartości. Znaczy, że one są większe niż nagromadzony i wyznaczony przez nas potencjał sejsmiczny, czy tam nagromadzenie energii, która tam jest w wyniku tego zagłębiania się jednej płyty pod drugą, co oczywiście stanowi wyzwanie zarówno naukowe, jak i wyzwanie dla określania zagrożenia. Może oznaczać, że wszystkie nasze przewidywania dotyczące, jak wielkie mogą wystąpić w danym obszarze trzęsienia ziemi, mogą być nie do końca precyzyjne, a to zmienia wiele
pokazuje efekt, jaki to trzęsienie ziemi, tsunami spowodowało na przykład elektrownię jądrową w Fukushimie. Trzecim co do wielkości zmierzonym wstrząsem też był wstrząs o bardzo tragicznych skutkach. Było to trzęsienie ziemi, które wystąpiło w okolicach Sumatry w 2004 roku, 26 grudnia. To był drugi dzień świąt. Cała masa ludzi wypoczywała w tym rejonie w ramach wakacji świątecznych. W tym nie tylko miejscowi, ale głównie to byli ludzie z zagranicy, z Europy, Ameryki, Azji. Tutaj również mieliśmy do czynienia z tsunami. Fale sięgały wysokości 30 metrów i tutaj również głównym efektem śmiercionośnym było tsunami, które spowodowało śmierć około 280 tysięcy ludzi. Ponad 10 razy tyle, co w Japonii. Głównie z tego powodu, że ten obszar jest dużo gorzej przygotowany do takich zagrożeń oraz sam fakt, że były to wyspy, gdzie dużo trudniej jest też znaleźć miejsce do ewakuacji. Tutaj rozryw czyli ten długość tego miejsca, dłuższego boku tego naszego prostokątu rozrywu, miał ponad 1000 km długości. Maksymalne wielkości przesunięcia to było jakieś 20 metrów, czyli trochę przesunięcie niby mniejsze, no ale obszar większy, w związku z tym magnituda była też większa. Tutaj można zauważyć, jak duży był ten cały obszar, który uczestniczył w przesuwaniu. On oczywiście, jak widać tutaj, wcale nie jest żadnym prostokątem, tylko ma pewną krzywiznę. Ta płyta, która uczestniczyła, to była płyta, która podsuwa się pod z prędkością około 50 mm na rok, czyli znacznie mniej niż w okolicach Kamczatki, ale to jest kwestia też pewnych właściwości tych skał oraz tego, że wcale niekoniecznie prędkość suwania się mówi nam o tym, jak duże trzęsienie ziemi może być. To nie jest tylko z tym związane. Natomiast trzeba powiedzieć, że to było tragiczne w skutkach trzęsienie ziemi. W mediach na pewno każdy, kto wtedy śledził media, na pewno widział obrazki wstrząsające, kiedy bardzo duży fragment morza najpierw się cofnął, a następnie zalał całe ogromne obszary. Nawet ludzie w hotelach na niższych piętrach nie byli w stanie się uratować. Zarówno o tym japońskim trzęsieniu ziemi, jak i tym sumatryjskim powstały firmy, w tym fabularne. Warto zauważyć, że te fale do wysokości 30 metrów, to mówimy o falach, które są większe, rozbijają się o brzeg, fale, które są większe od takiego 10-piętrowego wieżowca, co jest ogromną masą wody, która nie zatrzymuje się na rzeczach typu mały domek albo linia drzew. To po prostu płynie sobie dalej niezatrzymane i one się przesuwają dosyć szybko. Szczególnie kiedy zaczynają wchodzić. One oczywiście hamują, kiedy wchodzą na plażę, ale nie da się ich zatrzymać jakimiś prostymi rozbijaczami, falochronami. Drugim co do wielkości kiedykolwiek zmierzonym trzęsieniem ziemi było trzęsienie ziemi, które wystąpiło na Alasce w marcu 1964 roku. Ono miało magnitudę 9,2. To jest tak zwane wielkopiątkowe trzęsienie ziemi, bo akurat tego dnia był Wielki Piątek, co jakby nie miało związku z religią, ale zostało tak zapamiętane i w amerykańskiej terminologii często jest nazywane Friday Earthquake.
Tutaj również mieliśmy ogromny obszar, który uczestniczył w rozrywie. Długość pęknięcia miała około 800 km. Silne drgania były odczuwane przez około 5 minut, a same wstrząsy odczuto na dosyć sporym obszarze, ponad 1,3 miliona km kwadratowych. Efekt był może nie tak ciągle tragiczny, ale nie aż tak jak od poprzednich dwóch, bo zginęło dokładnie 131 osób. Główne efekty to były efekty związane z tym, że doszło do całkiem sporych deformacji na powierzchni Ziemi. Były to w sumie dwa typy. W jednym miejscu dochodziło do obniżenia znaczącego poziomu powierzchni, a w innych miejscach było wynoszenie. Tak w rejonie Kodiaku było 10 metrów wyniesienia, natomiast już w okolicach Zatoku Księcia Williama było to 3-metrowe obniżenie poziomu lądu i jeszcze w związku z tym się przesunęła linia brzegowa. Wszystko to spowodowało między innymi zalanie miejscowości Portacz w tej okolicy. No, obrazki są dosyć efektowne, były to bardzo duże deformacje, zniszczenia. Tutaj po prawym górnym widać to wyniesienie w rejonie Kodiaku, gdzie całkiem spory kawałek dna morskiego wyszedł na powierzchnię i już mu tak zostało. 5 metrów w górę to jest bardzo dużo. Efekty również były powiązane z tsunami. Zalanie Portek było efektem takiego lokalnego tsunami. Tutaj nie było już gigantycznego tsunami, natomiast było sporo małych, związanych głównie z lokalnymi osunięciami podmorskimi, wywołanymi przez drgania oraz takim faktycznie tsunami klasycznym, gdzie masa wody została wypiętrzona z powodu ruchu płyt względnego pionu. Największe trzęsienie ziemi natomiast miało magnitudę 9,5 i wystąpiło w okolicach Chile, w rejonie, gdzie płyta Nazca podchodzi prędkością powiedzmy mniej więcej 7 cm na rok pod płytę południowoamerykańską. To jest rejon o bardzo dużej aktywności sejsmicznej. Tu tych trzęsień ziemi o dużych magnitudach jest sporo. Nawet w ciągu roku przed Tohoku było tam trzęsienie ziemi o magnitudzie 8,8, czyli bardzo duże trzęsienie ziemi. Oczywiście ono 8,8 było powiedzmy, ono było tutaj, na tym obszarze. Natomiast to nasze, o którym my mówimy, było jeszcze na południe i miało mniej więcej taki obszar. Było to ogromne trzęsienie ziemi. Rozryw miał około 800 km. Wywołało oczywiście również tsunami, które miało falę do 25 metrów u wybrzeży Chile. Wiadomo, jak po drugiej stronie za bardzo wybrzeża oceanicznego, bo oczywiście on się wypłaszcza. Nie było dokładnych pomiarów. Natomiast z racji tego, że ten obszar to jest obszar, który nie był szczęśliwie jakoś gęsto zaludniony, to zginęło 1665 osób, czyli względnie nie za dużo. Oczywiście każda śmierć jest tragiczna, ale jakby tutaj mamy sytuację, w której w tak wielkim trzęsieniu ziemi, czyli największym, jakie kiedykolwiek zmierzyliśmy, ginie względnie niewiele osób. Same drgania były odczuwalne około 10 minut. To jest naprawdę długo. Tam w Alasce było około 5 minut, to też zależy trochę od warunków, jakich mierzone i gruntu, ale no to jest 5 czy 10 minut drgań gruntu, to jest coś, co powoduje, że człowiek przez 5 czy 10 minut nie jest w stanie za specjalnie nic zrobić. No to może tylko siedzieć i czekać. Najlepiej, żeby siedział pod czymś, co nie może się zawalić na głowę. A 25-metrowe tsunami to jest takie tsunami, przed którym bardzo trudno uciec.
dawać się w miejsce, które jest pod dużym podwyższeniem. Czyli najlepiej ma najbliższą wysoką górę. We wszystkich tych miejscach, gdzie może wystąpić tsunami, zwykle są takie wyznaczone punkty, gdzie należy się zbierać w razie wystąpienia tsunami. Tutaj w Chile największe zniszczenia dotyczyły miejscowości, które są niedaleko wybrzeża i one nie były jakoś wielkie, to nie były duże miejscowości. Natomiast no, poziom, różnorodność zniszczeń była duża oraz widać, że to są niewysokie domy, ale one, część z nich została kompletnie zniszczona. I no, wygląda to jak obraz po wojnie. Bo od tego czasu Chile przebyło na tyle dużą drogę rozwoju, że teraz jest jednym z najlepiej, zaraz po Japonii, w Stanach Zjednoczonych, przygotowanych na trzęsienia ziemi kraju, gdzie jeżeli występuje trzęsienie ziemi o magnitudzie 8,8, to w zasadzie prawie nie ma ofiar śmiertelnych, a domy oczywiście ulegają zniszczeniu, ale nie jest to zniszczenie, które zagraża krytycznie zdrowiu i życiu ludziom. To jest między innymi lekcja tego o tym trzęsieniu ziemi oraz faktu, że wiedza o trzęsieniach ziemi dosyć dobrze jest rozpowszechniona w krajach o dużej sejsmiczności, czyli Chile, Stany Zjednoczone, Japonia, częściowo również, no, również w Europie. Europa nie ma tak dużych trzęsień ziemi, więc mamy łatwiej. Teraz wszystkie te trzęsienia ziemi miały pewne wspólne cechy. Pierwsza rzecz to taka, że po każdym z nich występowało tsunami. Każde z nich wystąpiło w strefie subdukcji. Każde z nich było czymś, co nazywamy skokiem odwróconym. Czyli ruch tych mas skalnych odbywał się niejako pod górkę upadu, czyli pod górkę tego, w którą stronę zapada uskok. Tutaj są obrazki, tutaj mamy ten uskok i ruch względny był pod górkę. I we wszystkich było tak samo. Oczywiście to się trochę geometrycznie różniło. Efekt jest taki, że w momencie, w którym mamy zablokowany ten fragment, kiedy zbiera nam się ta energia sejsmiczna w tym obszarze, no to dochodzi również do tego, że wybrzeże to jest oczywiście bardzo mocno, przesadzona ta skala. Tutaj się deformuje wybrzeże i w momencie, w którym dochodzi do ruchu, do uskoku, po tym uskoku, no to cały ten nadmiar, powiedzmy, zjeżdża w dół i powoduje takie popnięcie od dołu w górę w stronę tej wody, czyli takie mocne uderzenie od spodu, co powoduje oczywiście wybrzuczenie się tej wody, no i to jest, tak powstaje właśnie fala tsunami. Tutaj mniej więcej jest to, jak to wygląda w momencie, kiedy mamy wstrząs, kiedy ten fragment wybrzuszony zaczyna opadać, a ruch jest pod górkę, uskoku, no to mam taki film. Tenże filmik są miejsca, które są zablokowane. Teraz w momencie, w którym Thank you.
zaczynają tej fali powierzchnia a w przypadku tych ziemi po angielsku, tych największych strefach subdukcji mówi się, że są to megatrust earthquakes, to są takie wielkie trzęsienia na uskokach odwróconych. Oczywiście te powstanie tsunami nie zawsze jest takie proste, tak było w Japonii, natomiast w pozostałych miejscach mogło być te pewne rzeczy jeszcze się do tego na to nałożyły, mianowicie deformacje samego dna oraz na przykład występowanie innych uskoków, które również zostały zaktywowane, gdzie na nich ruch powodował pod dnem morskim wystąpienie tsunami. W przypadku Japonii, tutaj przykład, mamy mniej więcej 500 na 200 metrów uskoku, który w ten sposób propaguje i w efekcie powstaje fala tsunami. Dzięki w racji tego, że mieliśmy przesunięcie około 50-metrowe na uskoku. W związku z czym, kiedy to dociera do powierzchni, styku, generują nam się ogromne fale tsunami, łącznie z tym, że obniża nam się wysokość takiego kontynentu. We wszystkich tych 5 trzęsieniach ziemi taki efekt w mniejszym lub większym stopniu nastąpił, czyli zawsze było gwałtowne, ogromne trzęsienie ziemi, tam kilkaset kilometrów rozrywu. Było duże przesunięcie na samym uskoku, tam od 20 do 50 metrów. Powodowało to takie deformacje dna morskiego, że powstawały tsunami lub generowały się lokalne tsunami w wyniku osunięć na podmorskich skarpach. No i większość tych, które byliśmy w stanie w tej chwili nowoczesną aparaturą mierzyć, zarówno Sumatra, jak i Japonia, na pewno były trzęsieniami ziemi, które przekroczyły spodziewane wielkości, jakie wychodziły nam z badań historycznych trzęsień ziemi i z badań akumulacji tej deformacji, która jest obserwowana poprzez na przykład GPS. To by było wszystko z mojej strony a propos prezentacji. Dziękuję i do widzenia.